Mewa to najpopularniejszy ptak Morza Bałtyckiego. Te białe wędrowne ptaki upodobały sobie morskie wybrzeże. Nic więc dziwnego, że można je spotkać również w Kołobrzegu i to niemal na każdym kroku. Są ciekawskie i wszędobylskie, dlatego stały się prawdziwą maskotką Kołobrzegu. Na pomysł pokazania mewy w zabawny sposób wpadł ich twórca, pan Dariusz Jakubowski. Te komiczne ptaki zostały nazwane Marianami. Rozgościły się w Kołobrzegu na dobre i cieszą oczy nie tylko małych dzieci, ale również wszystkich dorosłych i kuracjuszy. Te śmieszne i przezabawne osobistości wykonał rzeźbiarz pan Romuald Wiśniewski. Pilnują mola i falochronu, żeby dobrze się spacerowało. Szaleją w porcie jachtowym na rowerze. Marzą przy zachodzie słońca. Słuchają plusku fontanny. Zapraszają, żeby przysiąść obok nich na chwilę i odpocząć. No, tak. Teraz już pojedyncze kolory. Dumnie konkurują z żywymi mewami. Wesoło przygrywają na kołobrzeskiej starówce, uprzyjemniając spacery. Mewy to najpopularniejsze ptaki obserwowane nad morzem. Do rodzaju larus zalicza się trzy gatunki występujące najczęściej na wybrzeżu Bałtyku. Są to mewa srebrzysta, mewa białogłowa i siwa, zwana również pospolitą, czyli Larus canus. Do popularnych mew należy też mewa śmieszka i mewa mała. Te dwa gatunki posiadają w szacie godowej czarne głowy, małe, dosyć wąskie dzioby i czerwone nogi. Ich waga nie przekracza 300 gram, a u mewy śmieszki rozpiętość skrzydeł ma około metra, natomiast u małej 80 cm. Na kołobrzeskiej plaży samiec mewy śmieszki adoruje swoją partnerkę. Mewy srebrzyste romansują na falochronie. A tu fanka motoryzacji z utęsknieniem czeka na podróż. Mewy z gatunku Larus ważą do 3 kg. Jeśli chodzi o ubarwienie, to samce i samice są do siebie bardzo podobne. Mewy to ptaki wędrowne, są prawdziwymi długodystansowcami. Mogą jednorazowo pokonywać dziesiątki kilometrów. Niestraszne są dla nich burze ani ulewne deszcze. Rozpiętość skrzydeł u niektórych gatunków osiąga 170 cm. Mewy srebrzyste, powszechnie występujące w Polsce, przed okresem godowym łączą się w pary. Samiec i samica wspólnie opiekują się potomstwem, aż do osiągnięcia przez nich samodzielności. Mewy, podobnie jak łabędzie, są dozgonnie wierne.
Mewy doskonale pływają, mogą wiele godzin dryfować na falach. Mewy bardzo często stoją na jednej nodze. Jest to sposób na zachowanie ciepła, ponieważ jak stoją na jednej nodze, to równocześnie ogrzewają drugą w gęstych piórach. Po jakimś czasie zmieniają nogę i ogrzewają drugą. Największą z bałtyckich mew jest mewa siodłata. Osiąga 80 cm długości. Młode mewy siodłatej są brunatno-łuskowate, a głowę i spód mają pokryte plamkami i kreskami. Dziób oczywiście czarny. Mewy są wszystkożerne. Polują nawet na sporej wielkości ptaki, ssaki i ryby, a także zjadają różnego rodzaju odpadki. Na wybrzeżu trzymają się portów rybackich i spokojnych miejsc odpoczynku, a żerują na otwartym morzu. Gniazda budują w koloniach lub pojedynczo na klifach, plażach lub torfowiskach, jako płytki dołek wyściełany trawą. Mewy są jednymi z najinteligentniejszych ptaków, ale nie zmienia to jednak faktu, że mogą być złośliwe, a nawet mściwe. Bardzo często zdarza się, że jeśli ktoś je przepędza, to potrafią się zemścić za złe potraktowanie. Niezwykły jest układ pokarmowy mewy. Ptak ten posiada specjalny filtr, który umożliwia jej picie morskiej wody, słonej, oraz wydalanie soli przez nozdrza. Mewy są ptakami bardzo towarzyskimi i stadnymi. Uwielbiają funkcjonować w większych koloniach. Mewy są wierne swoim partnerom, wiążą się na całe życie, a więc preferują związki monogamiczne. Mewy uwielbiają ryby, ale posilają się również owadami, skorupiakami, małymi płazami, a nawet gryzoniami. Związek mew opiera się na partnerstwie, zwłaszcza w okresie lęgowym. Wspólnie tworzą gniazda dla potomstwa, a po złożeniu jaj wspólnie je wysiadują. To fascynujące i wyjątkowe ptaki. Zapraszam do odwiedzenia kołobrzeskich mew.